król Karol królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Dzień dobry, tu Martyna Bójko z sieci obywatelskiej World Talk Polska. Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat finansowania watchdogów, finansowania organizacji strażniczych. To jest temat, który wiele osób interesuje. Będę dzisiaj rozmawiała na ten temat z Katarzyną Batko-Tołcz z sieci obywatelskiej World Talk Polska. Dzień dobry. I z Łukaszem Banasikiem ze Stowarzyszenia Nasze Miasto ze Stalowej Woli. Chciałabym zacząć od takiego cytatu sprzed sześciu, prawie siedmiu lat, sprzed siedmiu lat w zasadzie, cytatu z pani Krystyny Pawłowicz, która wywołała ogromną dyskusję na temat naszej organizacji, też finansowania naszej organizacji. Ona na Twitterze zapytała właśnie w 2016 roku, kim jest właśnie sieć obywatelska World Talk Polska, kto daje im zlecenia na prawicę, kto finansuje. I to pytanie padło właśnie w takiej przestrzeni publicznej, padło w eterze i jakby wywołało rzeczywiście może nie tyle dyskusję na temat finansowania, ale jakby ktoś wprost się zapytał, kto nas finansuje i mam wrażenie, że wtedy dużo osób zaczęło zastanawiać się w zasadzie rzeczywiście, kto sprawia, że ci ludzie działają, zadają pytania. I to był taki moment, kiedy nasza organizacja zaczęła być wspierana przez osoby prywatne bardziej intensywnie niż miało miejsce to wcześniej. Też mocno się zwiększył też te przychody z 1%. To było naprawdę wielokrotnie więcej, wówczas dostaliśmy tych pieniędzy, a wystarczyło, że ktoś po prostu o to głośno zapytał i jakby ten temat został wywołany. I właśnie o to Ciebie, Kasiu, chciałam dzisiaj zapytać o finansowanie organizacji strażniczych. Jak Twoim zdaniem ono powinno wyglądać w takim idealnym świecie, czyli takich organizacji, które właśnie patrzą władzy na ręce? No idealnie, gdyby to obywatele płacili za to, że, no może nie za to, ale wspierali taką działalność, bo będą uważali, że jest ważna, ale rzeczywistość nie jest taka prosta. I to, Martyno, co powiedziałaś, że wystarczyło, żeby ktoś powiedział głośno, to też jest, powiedział w odpowiednim momencie. Znaczy pani Krystyna Pawłowicz powiedziała wtedy, kiedy my byliśmy gotowi do tego, żeby prosić obywateli i obywatelki o to, żeby wspierali taką działalność jak naszą, co wcale nie jest takie proste. To jest odwieczny dylemat. Przez całe lata 90. takie organizacje jak które zajmują się prawami człowieka, bo to generalnie jest taka jedna grupa, organizacje zajmujące się prawami człowieka i organizacje strażnicze, rzecznicze, to były organizacje wspierane głównie przez darczyńców zagranicznych. No ale Polska się zdemokratyzowała i ci darczyńcy zaczęli się stopniowo wycofywać. Jednocześnie w Polsce udało się też mniej więcej z początkiem lat 2000 zacząć wspierać organizacje w ogóle pieniędzmi publicznymi. W 2004 roku, jak weszła ustawa o działalności pożytku publicznego, to ona ucywilizowała, można powiedzieć, te relacje między administracją a organizacjami społecznymi. No ale takimi organizacjami, które raczej świadczą usługi albo robią coś takiego, co tej administracji jest potrzebne, gdzie ona może być uzupełniona, wyręczona, no a tej obywatelskiej kontroli, tego czym zajmują się organizacje strażnicze, no to nikt nie zamierzał za specjalnie finansować. W związku z czym ci darczyńcy międzynarodowi jeszcze zostali przez jakiś czas w naszej części Europy, no ale powiedzieli któregoś, jakby to zapowiadali to, że będą się wycofywać, no bo w Polsce już jest znacznie lepiej, a są takie części świata, gdzie sytuacja jest dużo gorsza i tam trzeba wspierać demokrację, a my już sobie poradzimy. No i tu jakby nastąpił właśnie tak mniej więcej w okolicach 2010 roku taki pewien dysonans, bo tak, z jednej strony były te pieniądze publiczne, których było coraz więcej, ale one spowodowały, nawet nie tyle ich było coraz więcej, bo było coraz więcej, ale ponieważ była jakaś struktura, sposób dawania tych pieniędzy, a jednocześnie przyszły fundusze europejskie, polskie organizacje też były niezłe w tym, żeby naciskać, żeby te fundusze szły również do organizacji, to zrobiły się takie bardzo silne organizacje społeczne, ale nie strażnicze. Strażnicze w tym czasie
prawie nie istniały. Jedyną organizacją, która, jedynym takim darczyńcą krajowym, który naprawdę o tym myślał, żeby wspierać watchdogi, to była Fundacja Batorego, która w 2004 zaczęła takie finansowanie watchdogów, ale przez wiele lat były to tylko organizacje ekologiczne. Koło 2007 roku zaczęła starać się o to, żeby to były też inne organizacje i nawet wręcz powiedziała, już nie wspieramy ekologicznych, nie, to będą inne organizacje. Nas wtedy zaprosiła jako watchdoga do, jeszcze się wtedy inaczej nazywaliśmy, do tego, żebyśmy wspierali inne organizacje strażnicze, ale nie bardzo było kogo wspierać, więc trochę wspieranie polegało, że jedna fajtłapa wspierała inne fajtłapy i patrzyła na to, i próbowała zrobić na przykład sesję, opowiedzmy o swoich niepowodzeniach, żebyśmy się z nich nauczyli, ale nikt tych niepowodzeń nie chciał opowiadać, bo w zasadzie głównie mieliśmy niepowodzenia. Mówię o tym wszystkim dlatego, że naprawdę ta droga do wspierania strażników wcale nie była taka prosta, bo ani pieniądze publiczne, po pierwsze ich nie było na takie działania, ale po drugie, no, one gdzieś tam się pojawiły w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ale właśnie my jako jedna z niewielu organizacji strażniczych, jak tylko się postaraliśmy o pieniądze z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, gdzie wiedzieliśmy, że no, te pieniądze publiczne nie są najlepszym pomysłem, to zaraz na początku poprosiliśmy o jakiś dokument w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w którym te pieniądze były ulokowane i później ja wtedy byłam pierwszą prezeską naszej organizacji i obgryzałam paznokcie ze strachu, że teraz to już nadejdzie na pewno zemsta. Więc bardzo szybko mi przeszła chęć, nie było żadnej zemsty, żeby nie było wątpliwości, ale bardzo szybko zrozumiałam, jak niesamowitym autocenzurą taka organizacja zaczyna się kierować, no bo nie gryzie się ręki, która karmi. My byliśmy młodą organizacją, to była 1/4 naszego budżetu. Łatwo nam było zrobić krzywdę. Więc myśmy dosyć szybko zrozumieli, że nie możemy mieć pieniędzy publicznych. Następnie ci darczyńcy międzynarodowi zaczęli się wycofywać, więc tych pieniędzy też nie mogliśmy mieć. Od czasu do czasu zdarzało się, że pojawiały się norweskie lub szwajcarskie, które mają trochę inny status. No i tak naprawdę jak się darczyńcy międzynarodowi wiadomo było, że się wycofają, no to właściwie z czego mieliśmy prowadzić te nasze działania? Została Fundacja Batorego, która absolutnie nie zamierzała przecież utrzymać wszystkich tych organizacji, które jednak w pewnym momencie zaczęły się rozwijać, bardzo różne. Zresztą Batory wiedział w owym czasie, jak wspierać organizacje strażnicze, no ale to był dosyć długi proces. I ja pojechałam w 2010 roku na takie spotkanie międzynarodowe, właśnie co tu zrobić, tak się wszyscy frasowali, wycofają się ci darczyńcy międzynarodowi, co tu zrobić, żeby wspierać organizacje strażnicze i organizacje praw człowieka. Wtedy się przekonałam, jak bardzo w Polsce odnieśliśmy sukces, jeśli chodzi o publiczne finansowanie, bo jak tylko przyjechałam, to się okazało, że ja właściwie tym naszym partnerom z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, to mam do powiedzenia, że u nas to są pieniądze i na to, i na tamto, i na siamto. Oni robili wielkie oczy i mówili, no tak, Polska we wszystkich badaniach wychodzi, że jednak ma to wsparcie ze strony z państwa bardzo dobre. No ale to absolutnie nie dotyczyło tego naszego maleńkiego sektora organizacji strażniczych i praw człowieka. I wtedy Nathalie Bolger, to jest taka Francuska, która mieszka w Polsce, Polka już w tej chwili, mówi, na jednym ze spotkań powiedziała tak, jakie jest wasze ulubione finansowanie? Jak chcielibyście być finansowani? No i tam każdy coś mówił, jakie to finansowanie powinno być, jeśli chodzi o sposób finansowania, że powinno być elastyczne, że powinno być zaufanie, że powinna być możliwość robienia rzeczy wtedy, kiedy one są potrzebne, że ta nasza działalność jest taka specyficzna, trzeba reagować na pojawiające się jakieś przeszkody. No i ona później zadała pytanie, a jakie macie finansowanie? No i tam wszyscy, no że jak nie będzie tych zagranicznych, to takiego finansowania nie będziemy mieć i tak dalej. No a jaki macie pomysł na finansowanie? No chcielibyśmy, żeby pieniądze dawała Unia Europejska. Ona mówi, ale wiecie, na czym polega dawanie pieniędzy przez Unię Europejską. Jest to najbardziej nieelastyczne, najbardziej absurdalnie wymagające dużej ilości pracy administracyjnej finansowania. Czemu całą waszą energię
pożytkujecie na to, żeby pozyskiwać pieniądze od, z Unii Europejskiej, w ogóle jakby lobbować o to, żeby były pieniądze z Unii Europejskiej. I mi to jakoś zapadło w pamięć, zwłaszcza, że pojawił się głos wtedy, że powinniśmy być finansowani przez obywateli. To się wydawał kosmos, to był jakiś 2012 rok, że to jest niemożliwe, na pewno się nie uda, że może jakiś Greenpeace i Amnesty International to tak, ale to są duże międzynarodowe sieci i tam ci z zachodu to wspierają tych ze wschodu i tak dalej, i tak dalej. No ale jakby to pole było zupełnie puste, nie było wiadomo skąd niby mają być pieniądze, a chcieliśmy robić to, w czym byliśmy coraz lepsi. I wtedy zaczęliśmy się przygotowywać do tego, żeby może jednak jakoś zbierać pieniądze od obywateli. I to był ten moment, w którym właśnie my się przygotowaliśmy. To znaczy my zaczęliśmy myśleć o tym, że trzeba mieć dział komunikacji, że trzeba umieć poprosić, że trzeba próbować różnymi sposobami. I w tym momencie wkroczyła pani Krystyna Pawłowicz, która powiedziała coś ciekawego na nasz temat, a my wiedzieliśmy, że aha, to teraz my musimy poprosić, żeby nas wsparto, bo to było najtrudniejsze, jak to poprosić o pieniądze. To ten temat był tak stabilizowany i w ogóle poddanie się takiej ocenie społecznej, coś co nam się dzisiaj wydaje oczywiste, ponieważ my się bardzo komunikujemy z obywatelami, którzy mówią o nas i fajnie i niefajnie, ale no już w tej chwili 10 lat temu to się wydawało... Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Dzisiaj to się wydaje dużo bardziej oczywiste. I to był ogromny przełom moim zdaniem. Oczywiście ja też mam pełną świadomość tego, że niestety to nie jest tak, że to się zawsze uda i że dużo łatwiej jest dużej organizacji ogólnopolskiej niż organizacji lokalnej, bo po prostu rynek jest większy. Więcej jest tych... też o to zapytać w tym sensie, że mówiłaś o tym, że jednak te publiczne pieniądze sprawiają, że jakoś tam mamy może nie tyle związane ręce, co jednak rzeczywiście trudno jest kontrolować tego, który płaci. Natomiast czy to, bo my jesteśmy ogólnopolską organizacją, która patrzy na ręce tym rządzącym, również rządzącym krajem, a co z takimi lokalnymi organizacjami, które kontrolują lokalną władzę? Czy one też nie powinny przyjmować pieniędzy publicznych w sensie takich rozdawanych przez rząd na przykład? Czy no zaczęła się taka dyskusja przy okazji tego, znaczy tak, bo też żeby nie było wątpliwości, te pieniądze na strażnictwo, one się nie pojawiły, one też się w publicznym finansowaniu pojawiły. Pojawiły się już, ja myślę, że mniej więcej w tym czasie, 13-14 rok. I my, to nigdy, zawsze byłam bardzo sceptyczna, ale też jakby uważałam, że mogę sobie być sceptyczna, ale jeżeli jest okazja, to chociaż trzeba próbować wpływać na to, żeby zasady takich konkursów były jak najbardziej sprzyjające strażnikom, a że sami nie działaliśmy w konflikcie interesów, bo my wiedzieliśmy, że nie weźmiemy pieniędzy publicznych z grantów, głównie dlatego, że już w tym czasie byliśmy w sądzie ze wszystkimi ministerstwami. To też był jedyny sposób, jaki sobie wówczas wyobrażano, że tylko ministerstwo może dawać takie pieniądze, więc jakby z czystą kartą mogłam się tam chodzić i wypowiadać w ministerstwie na temat tego, jak powinno to finansowanie wyglądać, bo nie walczyliśmy o siebie. I jakby tam się pojawił inny problem, o którym ja może później powiem, po prostu, że to jest bardzo trudno, dobrze jest, że dobrze finansować watchdogi jest trudno. Ale wydaje mi się, że teraz to nie jest ten najważniejszy wątek. Natomiast istotny jest wątek, że wraz z... Jakby nie pamiętam z tego czasu, ponieważ wtedy byłam w pełni skupiona na tym, żeby te zasady były jak najlepsze. Poza tym to też jest dosyć istotne. Byliśmy jedną z niewielu organizacji, która całkowicie zachowywała ten poczucie, że nie można z pieniędzy publicznych prowadzić takich działań strażniczych. Bo wiele organizacji nam tłumaczyło, że przecież to są nasze pieniądze, że to jest taki darmowy audyt dla instytucji publicznych. W krajach skandynawskich w ogóle nie rozumiano, o czym my mówimy, że przecież urzędy powinny być zadowolone, że mają takie zaangażowanie obywateli. No my swoje wiedzieliśmy, ale raczej byliśmy uważani za dziwaków. I nie pamiętam z tego czasu tych dyskusji takich, żeby one były poza nami jakoś bardzo mocno podnoszone. Oczywiście zawsze Helsińska Fundacja Praw Człowieka była tą organizacją, która
nie do końca korzystała z pieniędzy publicznych, ale też zdarzały się wyjątki. Zwłaszcza te wyjątki zdarzały się również nam do 2010 roku, że na przykład w działaniach międzynarodowych z Ukrainą, których mieliśmy w owym czasie sporo, korzystaliśmy z pieniędzy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I właściwie w momencie, kiedy przestaliśmy z nich korzystać, to też przestaliśmy mieć takie silne związki z organizacjami z Ukrainy. Bo jednak no, gdzieś tam to było bardzo wspierające. I w 2016 roku, jak zaczęto mówić o Narodowym Instytucie Wolności, to tam się pojawiły bardzo atrakcyjne hasła. Właśnie między innymi hasła związane z tym, że tam będą pieniądze na watchdogi, na niezależne media, na think tanki, wszystko to, co było przez lata postulowane. I pamiętam taką debatę na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, gdzie zaczęłam sobie myśleć tak, nasze członkinie z Lubartowa, które mówią, dla nas to jest bardzo ważne, żebyśmy my dostały pieniądze publiczne, bo to jest jak powiedzenie w Lubartowie, wspiera nas ktoś ważny, wspiera nas rząd, to jest nasza działalność, jest uznana. Że z punktu widzenia takiego jakby budowania też ich pozycji, to jest ważne, że te pieniądze publiczne i właśnie rządowe, że one się pojawiają w Lubartowie. Ale już wtedy, nie wiem, czy to było jakieś przeczucia, czy świadomość, wiedzieliśmy, że przecież są takie sytuacje, że jakikolwiek polityk przychodzi do ministerstwa i mówi, a co wy mi tu finansujecie? Po prostu wszystko zależy od usytuowania tego polityka. Co wy mi tu tę równość finansujecie, albo to coś tam? No przecież nie powinno to być finansowane. I wtedy tak naprawdę od niczego to nie zależy. Ktoś nagle wszczyna kontrolę, nie ma reguł. Znaczy w państwie, w którym brakuje reguł, jeszcze wtedy to nie wiedzieliśmy, jak bardzo w naszym państwie będzie brakowało reguł, to jakby łatwość zniszczenia kogoś, kto działa lokalnie, jest taka sama jak kogoś, kto działa centralnie. I wprawdzie w ich wypadku akurat to się nie wydarzyło. One dostały w Lubartowie tę pierwszą dotację właśnie z pieniędzy rządowych, a po prostu później następnej nie dostały już i tyle. Ale mogłam sobie wyobrazić, zwłaszcza, że tam był w tamtym czasie burmistrz z Prawa i Sprawiedliwości, tutaj mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, no to kontrolowanie na poziomie, jakby kontrolowanie samorządowca z tej samej partii, co partia rządząca centralnie, no to jest ryzyko, moim zdaniem. Tam się nic takiego chyba nie wydarzyło, że były jakieś naciski, ale potencjalnie mogłyby być. Zresztą wtedy mówiono, a to Prawo i Sprawiedliwość sobie tworzy takie watchdogi, które będzie hodować w tych miastach, w których rządzi opozycja. Nie wiem, czy w ogóle taki był zamiar. Wydaje mi się, że ten zamiar, jeśli nawet był, to i tak lepiej wyszło po prostu opowiadanie historii, że wspieramy jakieś watchdogi, a tak naprawdę nie wiem, kto tam został wsparty, ale jakby clue jest takie, że to ryzyko jest zawsze. I to jest tylko kwestia jakby pewnej żonglerki ryzykiem, tak? Jak daleko możemy zajść? Na przykład my, biorąc pieniądze z 1%, no też, to też są pieniądze publiczne. Różnica jest taka, że obywatele nam dają te pieniądze, no ale to też oznacza, że jesteśmy bardziej wystawieni na potencjalne kontrole i próby zamknięcia nam ust. Myślę, że my się dobrze prowadzimy w tym sensie, że bardzo jawnie prowadzimy się i dosyć trudno jest nas zaatakować. Mamy bardzo taką, teraz jest takie modne słowo resilience, czyli odporność. Myślę, że my jeśli chodzi o odporność na ataki jesteśmy mistrzami, bo zaczęliśmy to robić po prostu zanim to słowo było modne ponad 10 lat temu i bardzo trzymamy jakby swoją i uczciwość i przejrzystość i odpowiedzialność za to, jak wydajemy pieniądze. Ale jakby no jest, to też jest jakieś ryzyko, że mamy pieniądze z 1%. Może lepiej byłoby mieć tylko z darowizn. Także no nie ma idealnej sytuacji. Ja chciałam jakby, skoro już powiedziałaś o 1%, to jakby przejść teraz do tematu, który też no, dzisiaj chciałam poruszyć, czyli do funduszu watchdogów, który stworzyliśmy właśnie na bazie tych pieniędzy, które nam obywatelki przekazują w ramach 1%, teraz już 1,5%, który jakbyś mogła powiedzieć trochę o samej idei tego funduszu i dlaczego właśnie taki fundusz stworzyliśmy?
No, stworzyliśmy go trochę z frustracji, to znaczy z poczucia, że te wszystkie opowieści, że te watchdogi są wspierane, to można między bajki włożyć. To znaczy, że z jednej strony, już nie mówiąc nawet o tych rządowych pieniądzach, tylko mówiąc o fajnych pieniądzach, o pieniądzach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wcześniej z szwajcarskich, one tam jeszcze dawno dosyć były. To później jakby te wszystkie fajne zapisy w regulaminach nie przekładały się na to, że wspierane były te organizacje, które my identyfikowaliśmy jako najlepsze, zwłaszcza lokalnie. Dobrze wspierał, tak jak powiedziałam, Fundacja Batorego wspierała dobrze w latach tych tam ponad 10 lat temu, bo tam po prostu było podejście uważne. Tam były rozmowy z organizacjami, dyrektorka programowa Fundacji Batorego, Anka Rozicka, zapraszała organizacje i je prześwietlała. W sensie takim, że w rozmowie z nią trudno było się wytłumaczyć, jakby miała taką wielką umiejętność zobaczenia, czy ktoś ma dobre intencje. No ale to nie jest sposób na... I oczywiście wszystko to się opierało na jakiejś ocenie, był wniosek i tak dalej, ale również bardzo ważnym czynnikiem była ta rozmowa z organizacją, bo to ona nie polegała tylko na tym, że Anka miała jakąś swoją tezę, ale że można było ją przekonać. Ona umiała zaryzykować, jakby miała indywidualne podejście i po prostu później, jak patrzyłam, jak wygląda nieindywidualne podejście, tylko podejście obiektywne, to zawsze to wszystko fatalnie wyglądało. Nawet sobie próbowałam zebrać dzisiaj przed tą rozmową takie rzeczy, które wydaje mi się, z czego to wynikało. No przede wszystkim organizacje strażnicze robią mało spektakularne rzeczy. Po latach można powiedzieć, o proszę, to jest organizacja, która zrobiła to, to, to i to. I widać już efekty, widać, że ona coś osiągnęła. Ale na to się pracuje często latami i często nie ma takich bardzo wyraźnych rzeczy tak w trakcie. A jak są wnioski, no to ten wniosek musi być ciekawy. No sama, ja nie lubię oceniać wniosków, ale kilka razy w życiu oceniałam. I sama wiem, jak to jest, jak się czyta, no to człowiek chciałby, żeby go coś zainteresowało, żeby tam były jakieś konkrety, a tutaj często nie ma takich mega konkretów. Tu jest, będziemy monitorować, pytać i tak dalej. To jest mało atrakcyjne i tak naprawdę dobrze mogą to ocenić tylko ci, co robili to, a oni zazwyczaj są w konflikcie interesów, a ponieważ są tymi, którzy pilnują zasad, to też często nie oceniają takich wniosków. Też nie jest za łatwo, zwłaszcza lokalnie, włączyć ludzi do tych działań. Oczywiście zawsze, to już jest dawno rzecz, którą uznaliśmy wszyscy za ważną, bo to też jest jakiś element odporności, że ludzie powinni być włączeni, poinformowani, ale zwłaszcza w małych miejscowościach ludzie się boją, więc zrobienie jakiegokolwiek wskaźnika, że nie wiem, ileś osób nas polubi na Facebooku, albo się odezwie, albo coś tam, może się to nie wydarzyć, co wcale nie znaczy, że dla społeczności lokalnej to, co robi Watchdog, nie jest ważne. Tyle, że ta społeczność wie, że nie należy się z tym afiszować. Poza tym często robią to ludzie, którzy po prostu, ponieważ nigdy na to nie było porządnych pieniędzy, to nigdy nic nie mieli możliwości zbudować, więc raczej robią co innego, w wolnym czasie piszą, więc te wnioski nie są jakoś napisane idealnie, tak jakby to sobie życzyli eksperci. I w związku z czym ci, co świetnie robią, zazwyczaj słabo piszą, a ci, co dobrze piszą, bardzo rzadko robią to świetnie. No i też nie jest to działalność jakoś bardzo sympatyczna, czasami jest kontrowersyjna, no trochę tu trzeba zaufania, rekomendacji, jakichś wcześniejszych doświadczeń. To z natury swojej, przynajmniej na dzisiejszym etapie, jest wszystko na tyle delikatne, że całokształt przy ocenie, jakby oceniając, czy warto zainwestować pieniądze, czy nie, trzeba widzieć całokształt. Żadna obiektywna ocena w żadnych norweskich środkach tego nie uchwyci, bo tam z natury musi być ocena obiektywna, bo to jest bardzo mocno rozliczalne, tam jest tych projektów dużo i ta frustracja spowodowała, bo najfajniejsze watchdogi po kilka razy nie dostały w konkursach pieniędzy, że my zaczęliśmy myśleć, jakby zrobić taki powrót do tego, co robił Batory. No nikt z nas Anką Rozicką nie jest, więc nie ma tego rentgena w oczach, ale no my też mamy teraz wiedzę o ludziach, o tym, co ludzie robią, bo widzimy, że ludzie działają i że są ludzie, właśnie, bo to jest jeszcze podział, ludzie, organizacje. I w Fundacji dla Polski już działał program dla ludzi. Jakby
przypieczętowujący to, że często te działania strażnicze są prowadzone raczej przez ludzi, nie przez organizacje. Ale no, widzieliśmy też, że są organizacje i wiedzieliśmy, że żeby organizacja się rozwinęła, to ona musi zadbać o siebie jako organizację. W tym czasie się zresztą bardzo w Europie działa taka dyskusja na temat tego, że trzeba lepiej wspierać, że właśnie ważne jest wsparcie instytucjonalne. My takie wsparcie dostawaliśmy i dostajemy jeszcze cały czas z Sigrid Rousing Trust, takiej zagranicznej fundacji. I pomyśleliśmy, taki, to jest najfajniejszy sponsor, jakiego kiedykolwiek mieliśmy, bo tam jest pełne zaufanie. My, żeby wejść tam, musieliśmy być poleceni, rekomendowani, musieliśmy udowodnić, że naprawdę działamy, ale jak już wejdziemy, to jest bardzo duże zaufanie, że my dobrze robimy. I pomyślałam sobie wtedy, to jest to, co powinny dostać organizacje lokalne, bo nigdy nie przejdą z fazy ubogiej instytucjonalnie do tej fazy, w której będą w stanie nawet zbierać te pieniądze od ludzi. To też wymaga jakiejś siły i kompetencji. I że takie pieniądze powinny też być dostępne. No i ponieważ nasz 1% był coraz większy, a jednocześnie no, mieliśmy poczucie, że my go też zbieramy dzięki ludziom działającym lokalnie, to po prostu musi do nich wrócić. Więc dzięki temu też, że Fundusz Obywatelski okazał się wspaniałym partnerem i widzieliśmy już, że ten fundusz dla ludzi wyszedł, to postanowiliśmy zrobić taki mały eksperyment dla organizacji i no, też patrzymy, co z tego wyniknie, bo na razie się odbyła jedna edycja, teraz został zakończony konkurs, nabór wniosków w drugiej edycji, no ale myśl jest taka, żeby stworzyć jakiś model finansowania, w którym otwarcie powiemy, no na dzisiaj to wspieranie nie może być super obiektywne. Dzisiaj ono się może opierać tylko na ocenie podmiotu bardziej, który wnioskuje, niż jego pomysłu. No to nie na projekty. To jest de facto projekt nie na projekty, tylko na organizację. Na to, czy ktoś fajnie działa i daje szansę na to, że po prostu dzięki temu wsparciu będzie działał dalej, wzmocni się. No a ja jednocześnie mam gdzieś z tyłu głowy, że jeżeli stworzymy ten model, może pojawią się jakieś inne pieniądze, niekoniecznie z naszego 1%, bo no my też w nieskończoność tego nie będziemy podbijać, a mam nadzieję, że organizacji będzie więcej, ale też, że po prostu różni darczyńcy zaczną na to patrzeć i mówić, okej, no to oni mają takie efekty, to może my się też dołożymy. Na razie udało się namówić Fundusz Obywatelski, żeby do naszych 180 tysięcy, które my przeznaczyliśmy w tym roku, dołożyli 60 tysięcy, plus jeszcze Fundusz Obywatelski, czyli fundusz imienia Henryka Wójca, który działa w Fundacji dla Polski, dokłada też swoją pracę, bo całą ich obsługę, całą obsługę konkursu, no to oni robią za swoje pieniądze. To też nie jest mały koszt. Także po prostu jakby też to jest sojusz idei i przekonania, że to jest po prostu ważne. I Ciebie, Łukaszu, w tym momencie chciałam zapytać jako przedstawiciela stowarzyszenia, które jest beneficjentem właśnie tych funduszy. W zeszłym roku złożyliście wniosek i otrzymaliście finansowanie. Mówiłaś, Kasiu, że nie jest to działanie projektowe, ale jednak organizacja jakiś tam plan musi przedstawić działania tego, co chce zrobić w ramach, czy w jaki sposób te pieniądze chce wykorzystać. Jakbyś ty mógł, Łukaszu, powiedzieć parę zdań o tym, na co wy pozyskaliście pieniądze w ramach tego funduszu i w ogóle jak z waszego punktu widzenia takiej organizacji lokalnej istnienie takiego funduszu, czy coś zmienia, czy ma jakieś znaczenie? My przez pierwsze dwa lata jako stowarzyszenie zwykłe, bo tutaj chciałem jakby zaznaczyć, że jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i też nie mamy planu na razie tego zmieniać, bo funkcjonujemy sobie tam według jakichś tam ram swoich i możliwości. Nie mogliśmy liczyć na 1%. Pierwsze dwa lata to były głównie składki członkowskie plus jakieś drobne darowizny. W 2019 roku, kiedy kontrolował nas Urząd Skarbowy, nasz budżet oscylował w granicach 1000 zł i mieliśmy wtedy w biurze rachunkowym dwie kontrole. Trzeci rok tak naprawdę pozyskaliśmy wtedy pierwszy raz chyba od Funduszu Obywatelskiego ten drobny grant, nie pamiętam ile tam było, coś około 2000 chyba. I to też jakby był impuls rozwojowy dla nas, ponieważ
Tych darowizn tak naprawdę nie ma dużo. One też zależą od tego, jak spektakularnie działamy. Jeżeli mamy jakąś dobrą sprawę wygraną i jesteśmy gdzieś tam widoczni medialnie i przysłowiowo ktoś uważa, że dobrze komuś dokopaliśmy na przykład, no bo też to tak jest, że niektórzy tak uważają, nie? No to te darowizny drobne gdzieś tam idą. Natomiast później już, kiedy już wchodzimy w taką podstawową działalność i no to jest spadek tych darowizn, nie ma tak dużo. Na pewno jeżeli chodzi o finansowanie Funduszu Obywatelskiego, to był impuls rozwojowy dla nas, ponieważ też już w trzecim roku mierzyliśmy się z takim kryzysem finansowym troszeczkę. No ale trzeba też zwrócić uwagę, że my jakby działamy tylko społecznie, tak? Każdy z nas chodzi do pracy, gdzieś tam od rana do popołudnia. Ja pracuję na drugie, trzecie zmiany w fabryce. Nasz skarbnik jest, ma dwie żabki, więc musi od rana do wieczora też harować. Nie ma czasu, żeby jakby siedzieć, nie mamy na to czasu, żeby siąść gdzieś jakieś i pracować nad jakimś pisaniem projektów i tak dalej. Nie? Z drugiej strony pieniądze z tej takiej prostszej ścieżki, jeżeli chodzi o Fundusz Obywatelski, no bo to ograniczyło jakby biurokrację, tak? Nie musieliśmy pisać rozbudowanych projektów, liczyć dokładnie tych tabelek, uzupełniać, liczyć grosza do grosza, przeliczać na, nie wiem, na dolary i tak dalej, bo w niektórych projektach jest to wymagane. Więc jakby to otworzyło nam nową drogę do rozwoju. Mogliśmy sfinansować częściowo swoje działania, ale ograniczyć przy tym biurokrację i skupić się na tym, co chcemy robić dokładnie. Tak? I to była też kwestia zaufania ze strony Funduszu Obywatelskiego, bo tutaj też nie ma takich jakby restrykcji, jeżeli chodzi o rozliczenia. To nawet jest to też dobre, bo my działamy na zaufaniu, ale są też tak, by Fundusz Obywatelski też nas kontroluje czasem w taki sposób, że są takie audyty, czy rozmawiamy, co się udało zrobić, co sfinansować do tej pory, tak? I, no, i to jest jakby też bardzo dobre rozwiązanie. Dla organizacji strażniczych tego pokroju jak my, które jakby mogą w stopniu ograniczonym poświęcić ten czas na działanie, no ale z drugiej strony nie ma takich innych organizacji wokół nas, które z którymi moglibyśmy współpracować tu lokalnie, no albo się uzupełniać, no nie ma. Od szósty rok jest tylko nasza organizacja, a jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że my jakby funkcjonujemy w takim szczególnym środowisku, bardzo hermetycznym, jeżeli chodzi o samorząd i nawet i województwo. Bo tutaj jakby dominuje tylko jedna partia polityczna, zaczynając od prezydenta, samorządu, komisji, rady miejskiej, czy nawet wojewody, marszałka, gdziekolwiek chcielibyśmy napisać nawet jakąś skargę, czy jakiś wniosek, no to wiadomo, jaki będzie tego efekt. Komisja rewizyjna również. No wszystkie te jakby komórki są obstawione z jednej opcji politycznej, więc automatycznie lewaruje nas to na taką organizację opozycyjną. Czy mógłbyś powiedzieć jeszcze trochę o tym, co wy realizowaliście w ramach właśnie współpracy z funduszem i tych środków, które pozyskaliście, bo tutaj na stronie funduszu jest informacja, że to były głównie działania takie dotyczące ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy, tak? Znaczy głównie tak, finansowaliśmy takie działania systemowe. Z funduszu udało nam się sfinansować naszą działalność podstawową typu księgowość i tak dalej, zakupić urządzenie do tego, żeby realizować swoją pracę, do tego, żeby gdzieś tam wyjść do biblioteki ze swoim głośnikiem, z mikrofonem, żeby wyjść do ludzi, żeby no, nie napotykać na tego typu problemy. Następnie finansowaliśmy sprawy sądowe, które też w dużej mierze przyczyniły
przyczyniły się do naszych sukcesów, te wygrane sprawy, na przykład z lasami państwowymi, tutaj z lokalnym nadleśnictwem. Udostępnialiśmy te dane na temat wycinki lokalnych lasów i kosztów, które miało z tego, zysków, które miało z tego nadleśnictwo. Trzecim obszarem, no to właśnie było te działania wspólne z mieszkańcami, tak? Organizowaliśmy różne tam wycieczki, spotkania w bibliotekach, różne takie spotkania przyrodnicze, wymienialiśmy te informacje na temat wycinek drzew, nasadzeń i tak dalej. Wspólnie też organizowaliśmy te rocznicowe spotkanie w grudniu, gdzie mogliśmy zaprosić członkinię sieci obywatelskiej Marzenę Błaszczyk. W poprzednim roku była Paula. Także myślę, że fajnie się to wszystko zgrało razem. A jak patrzysz właśnie na finansowanie, już tak kończąc, waszej organizacji, to bo tutaj pytałam Kasię o takie modelowe finansowanie, to jak byście chcieli, no macie już 5 lat, żebyście mogli po prostu działać tak, jak teraz działacie, to rozumiem, że z darowizn utrzymać tak, działalność na takim poziomie nie jesteście w stanie, że musielibyście angażować środki własne, że jednak taki zastrzyk w postaci właśnie takiej dotacji, jak ta z funduszu watchdogów, czy to jest twoim zdaniem najlepsze rozwiązanie, czy jest w ogóle jeszcze jakiekolwiek źródło finansowania, na które możecie liczyć poza jakimiś darowiznami, które są jednak takie no nieregularne i nie wiecie tak naprawdę ile otrzymacie z darowizn? Ja myślę, że jeżeli chodzi o finansowanie watchdogów w tej poprzedniej edycji przez Fundusz Obywatelski i Sieć Obywatelską, no to optymalnie chyba jest to jedno z najlepszych rozwiązań do tej pory, jakie ja widziałem. Możemy liczyć na jakieś drobne pieniądze tutaj, przypuśćmy, z samorządu czy z powiatu, ale nie chcemy tego robić. Nikt nie zamyka przed nami drzwi, jak złożymy wniosek, to nam pewnie dadzą. Ale z drugiej strony uzależnianie się od finansowania i wchodzenie jakby w takie głębsze relacje z instytucjami publicznymi troszeczkę sprawia kłopot później w realizowaniu takich klasycznych watchdogowych działań, czyli takiej strażniczej patrzenia na ręce, no bo jednak jak się od kogoś bierze pieniądze, a później chodzi się coś na niego mówi, przypuśćmy, krytykuje się, no to z drugiej strony jest to jakiś dysonans, nie? Więc myślę, że ta ścieżka, jeżeli chodzi o finansowanie watchdogów, który zaproponował Fundusz Obywatelski i Sieć Obywatelska, jest optymalnie najlepszy, moim zdaniem, bo też nie ogranicza nas terminowo, tak? To nie jest takie poukładane, że my konkretnie w tym terminie musimy się rozliczyć z jakiejś tam części, czy w tym terminie zrobić, tylko możemy sobie swobodnie dobierać czas i w sposób taki otwarty, gdzie nie czujemy presji czasu, możemy iść do pracy, a poza tym sobie uzgodnić coś, że będziemy wprowadzać takie i takie działania, w międzyczasie wysyłać wnioski, pisać skargi do sądu, no ale wiemy, że mamy te pieniądze i cały czas możemy z tego skorzystać. No, rzeczywiście warto podkreślić, że jesteście, tak jak większość tych lokalnych organizacji, co mówiłeś wcześniej, działacie, że tak powiem, po godzinach pracy, jest to działalność wolontarystyczna i rzeczywiście trudno jeszcze jest w takiej sytuacji no, rozliczać się z każdego, znaczy no, no, dotrzymać tych wszystkich terminów, które często w takich projektach są wymagane. No tak, próbowaliśmy, ja już się przykładałem do napisania kilku, ale otworzyłem pierwszy, drugi, trzeci i jak zacząłem pisać, to w połowie zrezygnowałem, no bo no, stwierdziłem, że no dobrze, na siłę napiszemy ten projekt, ja zarwę noc, wezmę urlop w pracy, będę siedział i pisał, wyślemy to, dostaniemy te pieniądze i co dalej. Później, no jeżeli byśmy byli taką organizacją, która nie ma swoje biuro, może tam przyjść i realizować swoje działania, no to wtedy jak najbardziej. Ale w takiej sytuacji, kiedy my nie mamy nawet swojego biura, bo działamy każdy gdzieś tam ze swojego miejsca zamieszkania,
no to na pewno nie jest to dobre. Ja tu nie chciałam jakoś bardzo Łukaszowi odbierać głosu, ale tak jak Łukasz mówiłeś, to wiele od razu mi się przypomniało rzeczy. No i pierwsza, myślę, że to jest ten dylemat, czy przejść z tego takiego profilu organizacji, która jednak głównie opiera się na wolontariacie i pieniądze potrzebujemy tylko po to, żeby nie dokładać, do takiego momentu, w którym wkładamy więcej czasu i ten czas jest opłacany, ale to oznacza poważne życiowe decyzje, bo oznacza na przykład właśnie zawieszenie się na tym. To też nie, a to jest ogromne ryzyko, jakby uzależnić się swoje życie osobiste od tych finansów, które, no wiadomo, że są kapryśne, raz są, raz ich nie ma, więc i to słychać, że po prostu jakby pozostajecie aktywnymi obywatelami, nie bardzo zdając się na, nie bardzo wiążąc swoje życie, jakby związaliście swoje życie, bo to robicie, ale to jest kwestia, że nie zależycie od tego finansowo. Ale też kilka innych rzeczy, Łukaszu, powiedziałeś, które od razu mi się przypominają. Super o tych rozliczeniach, że fundusz rozlicza tak, że tylko rozmawia. Byłam ostatnio na takim spotkaniu o wypaleniu. Wielkie organizacje międzynarodowe działające w poważnych sprawach i w sensie, wiecie, tu wojna, no jakby tam te pieniądze nawet są, ale wszystkie te organizacje mówią, że sprawozdawczość pozbawia ich poczucia sensu, po co w ogóle działają. I że najfajniejsza byłaby taka sprawozdawczość, żeby darczyńcy dzwonili i rozmawiali z nimi o tym, co oni robią, żeby oni nie musieli pisać tych sprawozdań i robić tych różnych rzeczy. Wtedy jak to czytałam, to sobie pomyślałam, nie no, już bez przesady, ale właśnie Łukasz w tej chwili, bo nie wiedziałam, że fundusz tak to robi, powiedział, jak to można robić, żeby nie przeciążać. Znaczy w ogóle całe te pomysły na wspieranie opierają się właśnie na takim głębokim szacunku dla ludzi, którzy poświęcają swój czas prywatny na to, żeby działać i na zaufaniu, że robią to dobrze i że ich intencje są czyste, nie robią tego, żeby komuś dowalić, tylko tak jak Łukasz powiedział, tak to ludzie postrzegają, ale że jednak chodzi o to, żeby jakiś kawałek rzeczywistości naprawić i żeby jak najmniej frustrowali się tą działalnością, bo ona jest sama w sobie dostatecznie frustrująca, więc jeszcze rozliczanie tego, tłumaczenie się, dotrzymywanie terminów, czy to jest logiczne, czy to nie jest logiczne z punktu widzenia sytuacji, która się akurat dzieje, to są wszystko rzeczy, które bardzo frustrują i dlatego ta działalność projektowa jest w ogóle w tej chwili strasznie wyklęta, bo, i to nie jest tylko jakby niezależnie od tego, czy właśnie ludzie działają tak, jak Łukasz mówi, wolontarystycznie w dużej mierze, czy działają tak, jak działają organizacje, które mają płatny personel, dla wszystkich kwestia projektów jest frustrująca, bo zazwyczaj, jak się ma już duże doświadczenie, to po prostu no, wie się więcej niż ten, kto finansuje, a temu, kto finansuje, to oczywiście daje pieniądze, więc ma prawo tego wymagać. Trzeba tłumaczyć podstawowe rzeczy, ponieważ ma bardzo powierzchowną wiedzę. I jest jeszcze jedna rzecz, o której, jak teraz mówiłeś, Łukaszu, właśnie, że kupiliście różne rzeczy i tak dalej. To jest w ogóle taka świadomość budowania instytucji, którą my tak już jesteśmy, nie wiem, sprofilowani w tym naszym myśleniu projektowym, że nawet doświadczone organizacje nie przychodzi im do głowy, żeby prosić na wsparcie instytucji, na to, żeby właśnie, nie wiem, nauczyć się czegoś, albo zrobić sobie trochę odpoczynku, bo jesteśmy zmęczeni, a warto, żebyśmy my przetrwali. A jak będziemy ciągle musieli robić, 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 to któregoś dnia nagle zaczniemy czuć, że no to już chyba nie ma za dużego sensu i łatwo się wtedy wypada po prostu. Więc jest dużo rzeczy, o których się teraz rozmawia, które mówią o tym, jak budować trwałość wszelkiego rodzaju działań. I ja sobie wyobrażam, że te pieniądze z naszego konkursu mogą też na to być, że ktoś powie, słuchajcie, no w tym roku musimy trochę zluzować, bo dzieją się jakieś ważne rzeczy, albo ktoś zachorował, ale chcemy przetrwać jako organizacja. I wesprzyjcie nasze przetrwanie. My mamy na to taki pomysł. I jakby trochę te pieniądze mają być na to, żeby ułatwić, a nie utrudnić. Nie zmusić do robienia jeszcze więcej, jeszcze większym wysiłkiem, tylko żeby w ogóle ludzie
przetrwawali, żeby te tematy, bo my też, to co ty Łukasz mówisz, że nie macie tu podobnej organizacji, wy jesteście jedną z niewielu organizacji w całej Polsce, która tak działa i też macie taki model, którego wcale te organizacje strażnicze często nie mają, że staracie się podzielić między takie typowo strażnicze i inne działania, takie, które angażują ludzi. To jest super, bo wiele organizacji strażniczych jednak, wiele, Boże, ich jest naprawdę kilka w Polsce, to jeżeli już to są bardziej strażnicze niż inne, a wam się udało bardzo fajnie to zbalansować i od razu to, co Martyna przeczytała ze strony, to też przeczytała właśnie to, co się lepiej sprzedaje. Łatwiej jest napisać, że robicie te działania ekologiczne, niż napisać, że złożyliście 20 skarg do sądu i 4 wygraliście i coś tam, natomiast oczywiście ja wiem, bo ty mi podsyłasz różne artykuły, które są na ten temat. To, co zapewnia, że jakby widać, że te wasze władze są kontrolowane, no to są te działania jednak sądowe, ale w projekcie nie pokażesz tego. Albo jeżeli pokażesz, to wyjdzie, że chodzi wam o to, żeby o was pisali w gazecie. Więc no to jest bardzo trudno, naprawdę wymaga to zrozumienia po stronie oceniających, żeby zobaczyli, że to wszystko składa się w jakąś sensowną całość. I też naprawdę istotne jest, żeby organizacja przetrwała, bo to jednak organizacja zawsze będzie bardziej trwałą strukturą niż pojedynczy człowiek, ale ona też wymaga inwestycji w nią. Mhm. Jeszcze chciałem dodać, że z tym rozliczeniem z funduszu to właśnie podoba mi się to, że jest to monitorowane w ciągu roku, że jest taki jeden, drugi, trzeci audyt, rozmawiamy. Na koniec roku oczywiście rozliczamy się całkowicie z tych środków, ale też nie jest to jakieś takie nie wiadomo jakie restrykcyjne. Oczywiście my chcemy być w porządku, mamy na wszystko dokumenty, faktury. Jak mamy jakieś pytania, dylematy związane z finansowaniem czy z zakupem czegoś, opłaceniem, no to piszemy do funduszu. Czy jest też z drugiej strony możliwość przesunięcia tych środków z jednej pozycji do drugiej na przykład, bo wychodzi nam, że pół roku temu zakładaliśmy budżet na wydarzenie, przypuśćmy tam 2000, ale jest inflacja, koszty rosną i jakby jest potrzeba zwiększenia tego budżetu, więc jakby prowadzimy te konsultacje z funduszem, możemy te środki przesunąć no, z innej pozycji na przykład, nie? No to w normalnym projekcie byłoby to raczej niemożliwe albo wymagałoby pisania pism, wniosków i tak dalej, nie wiadomo jaka by była decyzja. Znowu przeliczania to i rachowania tego budżetu, a tutaj jakby jest ta elastyczność, więc to jakby daje nam dodatkowe możliwości. Jeżeli chodzi o te nasze działania finansowane właśnie z funduszu, no to też są efekty tego. No, samorząd nie spóźnia się z odpowiedziami na wnioski, ani jeden dzień się nie spóźnił od półtorej roku. Jak nauczyli się, że jak się nie mogą wyrobić, to wydłużają termin. Rzadko kiedy odmawiają odpowiedzi, prezydent bierze to na klatę. Ja nawet z nim kiedyś rozmawiałem i on mówi, nawet dobrze, że jest taka organizacja, no bo ona też wskazuje jemu, jak funkcjonować, tak? Jak my coś działamy ze społeczeństwem, to on, mam wrażenie, że woli, żebyśmy my to pokazali, niż na przykład lokalni politycy, którzy się na tym zbudują, tak? Ale bierze na klatę, nie ma już takiej wojny jak kiedyś, że jak puściliśmy jakąś informację, to zaraz ta cała koteria się zbierała i pewnie myśleli, jakby tutaj uprzykrzyć życie. Już tak, jakby ten etap się skończył, tak? Sprawy sądowe oczywiście z lokalnym samorządem mamy bardzo mało, no bo te wnioski cały czas idą, są odpowiedzi, my to publikujemy, uruchamiamy lokalne media i troszkę się to zmieniło, mentalność się zmieniła, to najważniejsze, że jednak te prawa są zachowywane i no i na chwilę obecną nie mogę nic złego powiedzieć. No, możemy skupić właśnie swoją pracę w tym momencie z pozyskiwaniem informacji, zgromadzeniem, robieniem jakichś raportów, przedstawiania danych, a nie ciągłe boksowanie się i latania po sądach, nie? No to bardzo optymistyczne jest to, co mówisz, bo nasze doświadczenia jako organizacji działającej na poziomie ogólnopolskim są często dużo gorsze i trudniejsze, też frustrujące.
No myślę, że to jest w ogóle to finansowanie watchdogów jest tematem, tematem rzeką. I tak na koniec chciałam powiedzieć o czymś, co myślę, że jest bardzo ważne w kontekście organizacji działających na rzecz jawności życia publicznego, czyli takich jak nasze, żeby też działać transparentnie i pokazywać te źródła finansowania, my to robimy i to jest naprawdę bardzo istotne, wielokrotnie się o tym przekonaliśmy, kiedy nas właśnie pyta się o to, kto nas finansuje, wtedy po prostu wrzucamy link do naszego BIP-u, gdzie te wszystkie informacje są dotyczące tego, kto nas finansuje, ile zarabiamy, na co wydajemy pieniądze od darczyńców, pieniądze z 1%, więc to jest rzeczywiście, no myślę, że jest to taki element bardzo istotny w działalności organizacji strażniczych, w ogóle organizacji społecznych, natomiast w przypadku organizacji działających na rzecz jawności jest to element istotny. I już tak na koniec, wszystkich, którzy nas słuchają, chciałam odesłać na stronę naszego stowarzyszenia, na stronę Stowarzyszenia Łukasza, Nasze Miasto, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć jedną bądź drugą organizację albo jakąś organizację działającą w waszym rejonie, bo może warto poszukać takiej organizacji, która prowadzi takie lokalne działania strażnicze i ją wesprzeć, to gorąco do tego zachęcamy. Także do wspierania teraz to już jest 1,5% podatku, żeby przekazywać na właśnie takie organizacje, które działają na rzecz jawności życia publicznego centralnie, lokalnie. To już pozostawiamy do waszej decyzji, jaką organizację chcecie wesprzeć, ale gorąco do tego zachęcamy, bo jest to rzeczywiście bardzo potrzebne, bo takie organizacje mają dużo trudniej, jeśli chodzi o zdobywanie finansowania, które rzeczywiście będzie im zapewniało niezależne działanie. A dzisiaj dziękujemy. Rozmawiałam z Łukaszem Banasikiem ze Stowarzyszenia Nasze Miasto i Katarzyną Batko-Tołuś, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Ja też dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. To była Zajawka. Podcast Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji.